Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 80. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 50, wersety od 16 do 23. A do grzesznika Bóg mówi: Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze, ty, co nienawidzisz karności, i moje słowa rzuciłeś za siebie? Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami. W złym celu otwierasz usta, a język Twój knuje podstępy. Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu, znieważasz syna swojej matki. Ty to czynisz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Zrozumcie to, wy co zapominacie o Bogu, bym mnie rozerwał, a nie byłoby komu wybawić. Kto składa mi ofiarę dziękczynną, ten mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukaże Boże zbawienie. Wczoraj zakończyliśmy lekturę Księgi Jozłego, która opowiada o wejściu Izraelitów do swojego dziedzictwa w Ziemi Obiecanej i jej podbój. Dziś rozpoczynamy lekturę Księgi Sędziów. To z jednej strony kontynuacja historii zapoczątkowanej w poprzedniej księdze, a z drugiej strony otwarcie zupełnie nowego etapu w dziejach narodu wybranego. Przeczytajmy dwa pierwsze rozdziały Księgi Sędziów. Po śmierci Jozłego Izraelici tak się pytali pana: Któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom? Pan odpowiedział: Wystąpi Juda. Oto daję tę ziemię w jego ręce. Zwrócił się więc Juda do Simeona, swego brata: Pójdź ze mną do ziemi wyznaczonej mi losem, a będziemy walczyli z Kananejczykami. Z kolei i ja także będę pomagał ci walczyć na wyznaczonej tobie ziemi. I symeon poszedł z nim. Wystąpił więc juda do walki, i pan wydał Kananejczyków i peryzytów w ich ręce. A w Bezek zabili dziesięć tysięcy mężczyzn. Kiedy w Bezek natknęli się na Adoni Bezeka, wydali mu bitwę i pokonali Kananejczyków i peryzytów. Uciekł Adoni Bezek, lecz oni ścigali go, schwycili i odcięli mu kciuki u rąk i duże palce u nóg. Powiedział wtedy Adoni Bezek, siedemdziesięciu królów z odciętymi kciukami u rąk i dużymi palcami u nóg zbierało okruchy pod moim stołem. Oto jak ja postąpiłem, tak i mnie oddał Bóg. Odprowadzono go do Jerozolimy i tam umarł. Synowie Judy uderzyli na Jerozolimę, zdobyli ją, lud wycieli ostrzem miecza, a miasto spalili. Potem zeszli potomkowie Judy, aby uderzyć na Kananejczyków, którzy zamieszkiwali góry Negeb i Szefele. Następnie wyruszył Juda przeciw Kananejczykom, którzy zajmowali Hebron. Nazwa Hebronu brzmiała niegdyś kirjat Arba i pobił Szeszaja, Achimana i Talmaja. Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. Nazwa Debiru brzmiała przedtem Kirjat Sefer. Wtedy właśnie powiedział Kaleb: Temu, kto zdobędzie Kirjat Sefer i zajmie je, damy moją córkę Aksę za żonę. Zdobył je Otniel syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. I Kaleb dał mu za żonę swoją córkę Aksę. Gdy ona przybyła, skłoniła go, aby zażądał pola od jej ojca. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: Czego sobie życzysz? Wtedy odrzekła mu, Okaż mi łaskę przez dar. Skoro mi dałeś ziemię Negeb, daj mi źródła wód. I dał jej źródła na Wyżynie i na Nizinie. Synowie Kenity, teścia Mojżesza, wyruszyli z synami Judy z miasta Palm i udali się na pustynię Judzką leżącą w Negebie koło Arad. I tam zamieszkali z ludem. Potem ruszył Judas z Simeonem, bratem swoim, na podbój Kananejczyków zamieszkujących Sefat, które obłożyli klątwą. I stąd nadano temu miastu nazwę Horma. Zdobył też Juda gazę i jej okolice, Aszkelon i jego okolice oraz Ekron i jego okolice. A pan był z Judą. Wziął potem Juda w posiadanie góry, natomiast mieszkańców doliny nie usunął z posiadłości, ponieważ mieli żelazne rydwany. Kalebowi dano w posiadanie Hebron zgodnie z podziałem dokonanym przez Mojżesza. A ten pozbawił tam posiadłości trzech synów Anaka. Natomiast synowie Beniamina nie wyrzucili z Jerozolimy mieszkających w niej Jebusytów, także ci mieszkają w Jerozolimie wspólnie z synami Beniamina aż po dziś dzień. Z kolei także pokolenie Józefa udało się ku Betel, a pan był z nim. Pokolenie Józefa posłało najpierw zwiadowców do Betel, a nazwa tego miasta brzmiała niegdyś luz. I spotkali zwiadowcy człowieka wychodzącego z miasta. Wskaż nam wejście do miasta, powiedzieli do niego, a okażemy ci łaskę. Ten wskazał im wejście do miasta, a oni wycięli ostrzem miecza miasto. Tego zaś człowieka wraz z całą jego rodziną wypuścili na wolność. Udał się więc ten człowiek do ziemi Hitytów, gdzie zbudował miasto, któremu dał nazwę Luz, a nazwa ta istnieje aż do dnia dzisiejszego. Natomiast Manassez nie zdobył Betrzean i miejscowości przynależnych, ani Tanaku i miejscowości przynależnych, ani nie wypędził mieszkańców Dor i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Ibleam i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Megiddo i miejscowości przynależnych. Kananejczycy mieszkają w tej ziemi aż do dnia dzisiejszego. Jednakże, kiedy Izrael się wzmocnił, Przeznaczył wprawdzie Kananejczyków do robót przymusowych, ale ich nie wypędził. Efraim również nie wypędził Kananejczyków mieszkających w Gezer. Kananejczycy mieszkali pośrodku nich w Gezer. Zabulon nie wypędził mieszkańców Kitron ani Nahalol, także Kananejczycy mieszkali wśród nich i wykonywali roboty przymusowe. Aser nie wypędził mieszkańców Akko ani Sydonu, ani Achlap, ani Akzib, ani Helba, ani Afik, ani Rechob. Mieszkali więc Aseryci wśród Kananejczyków zajmujących kraj, bo ich nie wypędzili. Neftali nie wypędził mieszkańców Bet-Szemesz, ani mieszkańców Bet Anat i mieszkał wśród Kananejczyków zajmujących te ziemię. Jednakże mieszkańcy bet i Bet-Anat zostali przeznaczeni do robót przymusowych na jego rzecz. Amoryci zaś wypchnęli synów Dana w góry i nie pozwalali im zejść do doliny. Amoryci trzymali się więc w Har-Heres, Jalonie i w Szaalbin. Lecz kiedy zaciążyła nad nimi ręka pokolenia Józefa, wykonywali roboty przymusowe. Posiadłości zaś Edomitów rozciągały się od wzgórza skorpionów, od skały i wyżej. Anioł Pański stąpił z Gilgal do bokim i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamie przymierza mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz zniszczcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem. Kiedy anioł Pański wyrzekł te słowa do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem. Miejscu temu nadano nazwę Bokim i złożono ofiarę Panu. Gdy Jozue rozesłał lud, poszli Izraelici, każdy do swojego działu, aby objąć ziemię w posiadanie. Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozułego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozułego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela. Jozuę, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku lat 110. Pochowano go w posiadłości Timnat-Heres, którą otrzymał w dziedzictwo przy Górze Efraima, na północ od Góry Gaz. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie uznawało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jachwę, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, także wydał ich w ręce ciemięzców, którzy ich złupili. Wydał ich na łupnie przyjaciół, którzy ich otaczali, także nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko Nim na ich nieszczęście jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z cudzymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań pana. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś pan wzbudzał sędziów dla nich, pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi i rzekł: Ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego, także i ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał. Żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie. Pan więc pozostawił te narody, nie wypędził ich szybko, ani też nie wydał ich w ręce Jozuego. Rozdział 26 Ewangelii według Świętego Mateusza, w wersetach od 1 do 29, opisuje szereg wydarzeń prowadzących do męki pańskiej. Zaczynając od przygotowań do zdrady Jezusa, przez jego ostatnią wieczerzę z uczniami aż po ustanowienie Eucharystii. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swych uczniów: Wiecie, że za dwa dni jest pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludów w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz. I odbyli naradę, żeby Jezusa podstępem ująć i zabić. Lecz mówili: tylko nie w czasie święta, żeby nie powstało wzburzenie wśród ludu. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trendowatego, podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy siedział przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się i mówili: po co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich, Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Spełniła dobry uczynek względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam, Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. Wtedy jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski, u ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli rzekł Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział. Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane. Lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja rabbi? Odpowiedział mu: Tak, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami. Nowy w królestwie ojca mojego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia!